Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Moje IKE. Ja się nazywam Piotrek Andrysyna i zapraszam do obejrzenia 36. filmu o długoterminowym inwestowaniu w spółki głównie dywidendowe w ramach indywidualnego konta emerytalnego. Zbliża się sierpień 2022 roku. Ja na swój rachunek maklerski w tym miesiącu wpłaciłem 1000 zł i za 1000 zł plus środki wypłacone w postaci dywidend zakupiłem akcje dwóch spółek, spółki GPW 24 akcje po 37,40 zł, za łączną kwotę 902 zł i jedna akcja spółki Kęty za 610 zł. Jak widać, łącznie te zakupy wyniosły 1500 zł, zatem 500 zł około pochodziło z wypłaconych dywidend, a pozostałe to, tak jak powiedziałem, wpłacone 1000. Łącznie na swój rachunek maklerski wpłaciłem już 53 900 zł, a jego obecna wartość to 67 437 zł. Widzimy na czerwono wpłaty, które wykonałem, a na niebiesko obecna wartość portfela. I tutaj widać, że ostatnio, pomimo tego, że systematycznie wpłacam, ta wartość stanęła, czyli po prostu portfel w ostatnich miesiącach traci. Jak co miesiąc na grupie facebookowej Moje IKE akcje spółek dywidendowych zadałem pytanie, jaka spółka powinna według osób, które są obecne na grupie, trafić do portfela Moje IKE. I tutaj najwięcej osób zagłosowało na spółkę GPW, 18%, czyli 81 osób zagłosowało na GPW, na spółkę Ambra 51 głosów, czyli 11% i po 10% na spółkę Kęty i na spółkę PZU to było 48 osób. Także widzimy, że na grupie facebookowej, podobnie jak ja, wybór padł na spółkę GPW i na spółkę Kęty, także, która na trzecim miejscu tutaj w głosowaniu. A na grupie ostatnio szturm, 8200 członków już, bardzo dużo nowych osób, także bardzo się cieszymy z tego powodu. Zanim przejdę do pokazania wypłaconych dywidend, to jeszcze szybciutko wpłaty. W sierpniu wpłacony 1000 zł i łącznie już od początku roku na mój rachunek wpłaciłem 12 500 zł, no i do końca roku mam do dyspozycji jeszcze 5266 zł w ramach limitu IKE. Przejdziemy do dywidend. Od ostatniego filmu wypłacona dywidenda ze spółki Dekora 64 zł, potem moja wpłata na rachunek w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, następnie dywidenda ze spółki Lena 77 zł, później Playway 115 zł i 56 zł ze spółki Asseco. W tej chwili jest na koncie 200 zł i niebawem jeszcze wpłata z mojej strony i później kolejne zakupy. Jeśli chcesz otworzyć taki rachunek, jak ja prowadzę w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, inwestować w akcje spółek dywidendowych, zachęcam. Pod tym filmem znajduje się link, za pośrednictwem którego otworzysz taki sam rachunek jak mój. Przejdę do omówienia stopy zwrotu, jaką portfel osiąga. W roku bieżącym stopa zwrotu wynosi minus 30,35%. Pocieszające jest to, że w ostatnim miesiącu się zatrzymały te spadki, jeśli chodzi o mój portfel. Jeśli kogoś interesuje więcej na temat stopy zwrotu wyników portfela, zachęcam do obejrzenia ostatniego filmu. Tam więcej na ten temat mówiłem, a widzę, że tutaj się zbyt wiele nie zmieniło. Jeśli spojrzymy na stopę zwrotu od początku działania portfela, to o ile w tym roku jestem pod indeksami, to od początku cały czas indeksy wyprzedzam. Od początku działania portfela Moje IKE 63% stopy zwrotu na plusie, a SBIK 80 42% na plusie, S&P 41%. Zatem o te 20 około punktów procentowych indeksy
w tym okresie wyprzedzam, chociaż skala spadków jest dosyć znaczna, jeśli chodzi o bieżący rok. A jeszcze raz pokażę ten bieżący rok, bo tutaj chyba kamerką przysłoniłem. I tutaj mamy dywidendy. Słupek ostatni, który pokazuje dywidendy za rok 2022, już jest największy. Suma dywidend wypłacona w tym roku już jest wyższa niż w roku 2021. Zbliża się ta kwota do 3000, a jeszcze duża część spółek dywidend nie wypłaciła, zatem ta kwota, te 3000, powinna dość istotnie przekroczyć. No i czas przejść do uzasadnienia wyboru, dlaczego do portfela w tym miesiącu trafiła spółka GPW i grupa Kęty. Przypominam, że pod moim filmem znajduje się link do aplikacji MyFund, gdzie założysz konto o 20% taniej. Zarówno spółka GPW, jak i Kęty zostały zakupione przed wypłatą dywidendy. I teraz widzimy, że po tym zakupie spółka GPW zajmuje w moim portfelu 6. pozycję i w tej chwili jej udział w portfelu to na poziomie blisko 7%. Ja tą spółkę staram się kupować za każdym razem, kiedy cena spada poniżej 40 zł. Widzimy tutaj okres 3-letni i te na zielono punkty oznaczają miejsca, gdzie ja kupowałem. Także tutaj dosyć tanio, za te 37,4, dzięki temu udało mi się uśrednić ten zakup. Już jest on poniżej 40 zł, czyli w tej chwili 39,90 i przy tej cenie średniej zakupu stopa dywidendy dla mnie to jest blisko 7%. To jest wynik, który mnie bardzo zadowala. Jeśli chodzi o to, ile już spółka mi wypłaciła dywidend, to biorąc pod uwagę tą aktualną dywidendę tegoroczną, będzie to już 876 zł, czyli 16% tej inwestycji zwróciło się z samych dywidend. A teraz spółka kosztuje już 34 zł po odcięciu dywidendy. Ja cały czas mam jednak zysk właśnie dzięki wypłaconym przez GPW dywidendom. A GPW ma przyjętą politykę, która zakłada wzrost wypłacanych dywidend. Wyniki finansowe osiągane są zadowalające. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała kolejna polityka przyjęta na następne lata. Jeżeli tutaj się nic nie zmieni, ta dywidenda będzie miała dalej rosnąć, to moje podejście także tutaj nie ulega zmianie. Jeżeli wyniki finansowe będą osiągane na dobrym poziomie, to wtedy dalej będę zwiększał te pozycje. Jednocześnie starając się uzyskiwać coraz większą stopę zwrotu z dywidend. No i kolejna spółka. Zakupiona jedna akcja grupy Kęty, w tej chwili piąta siła mojego portfela. Jeśli chodzi o nominalną wartość, to podobna do GPW. Także tutaj blisko, nieco przekroczone 7% udziału w moim portfelu. Spółka zakupiona przed wypłatą dywidendy. Dywidenda bardzo fajna, 52 zł i 37 groszy na akcję, co przy mojej cenie zakupu tej spółki średniej daje 9% stopy zwrotu z dywidendy. Czyli no 9% dosyć dużo, dlatego właśnie zakupiona jeszcze przed wypłatą dywidendy, ale także dlatego, że no grupa Kęty cały czas osiąga znakomite wyniki finansowe. Nie zatrzymuje się tutaj wcale, żadne kryzysy, inne jakieś sytuacje, które zdarzają się w gospodarce i dotyczą innych spółek, dla niej się póki co to wydaje nie stanowić żadnego problemu. I spółka cały czas poprawia wyniki finansowe,
dzięki czemu można przyjmować, że w przyszłym roku wypłacona dywidenda będzie jeszcze wyższa. Więc ja tutaj raz, że pod dywidendę z bieżącego roku, ale także już pomału pod kątem przyszłej dywidendy spółkę zakupiłem. Od początku, kiedy mój portfel prowadzę, spółka Kenty wypłaciła mi już 719 zł z dywidend, czyli 14, blisko 15% zwróciła kwotę, którą w tę spółkę zainwestowałem do tej pory, pomimo że ja ją kupowałem stosunkowo późno. Przejdę do omówienia komunikatów z poszczególnych spółek, które znajdują się w portfelu moje IKE. Tych komunikatów nie będzie zbyt wiele. Dużo będzie ich w przyszłym miesiącu, ponieważ zaczniemy sezon publikacji wyników półrocznych. Wtedy tych komunikatów będzie bardzo dużo i tam zajmie to więcej czasu. Natomiast tutaj jest ich, powiedzmy, kilka. Zacznę od spółki Azbis, która skupuje akcje własne, informuje o tym, a poza tym podała szacunkowe skonsolidowane przychody za czerwiec 2022 roku i one wyniosły 207 milionów dolarów i były około 40% niższe od przychodów wypracowanych w czerwcu 2021 roku. I to jest informacja jak najbardziej pozytywna, ponieważ widzimy, że Azbis dosyć mocno minimalizuje skutki tej agresji rosyjskiej wobec Ukrainy i ten rynek jakby nie ma tak dużego znaczenia pod kątem wyników, jak tego można się było spodziewać. Stąd też już od 9 zł 42 groszy do 15 wzrosła cena akcji spółki Azbis. Ja tutaj mam też fajną stopę zwrotu na poziomie 55%, ponieważ kupiłem za 10 zł i 20 groszy, więc tutaj dosyć duży wzrost. No szkoda, że to nie jest zbyt duża pozycja, obecnie 1300 wartość tej pozycji, 1400 prawie, ale tu nie bardzo jest sens mówić o małej pozycji, kiedy spółka wzrosła, bo wiadomo, zawsze wtedy ona będzie za mała. Niemniej Azbis zachowuje się bardzo fajnie, dzisiaj także około 4% wzrostu na tę chwilę, więc bardzo dobrze wygląda ta spółka. Przechodzimy dalej, kolejne komunikaty i tutaj komunikat już w sprawie sprzed miesiąca ze spółki i firma. Komunikat, gdzie spółka poinformowała o wzroście cen oferowanych usług. I tak, pakiet mini wzrósł na 149 zł i pakiet midi na 179 zł za miesiąc. Jeśli chodzi o pakiet mini, była to podwyżka o 15,5%, natomiast dla pakietu midi 12,6%. I ten nowy cennik będzie obowiązywał od 1 sierpnia 2022 roku. I myślę, że to jest dosyć istotna informacja, ponieważ poprzednie podwyżki cen usług i firmy spowodowały wzrost prawie że trzykrotny wyników finansowych, więc myślę, że to jest istotne, a później wzrosła także dywidenda. Ta dywidenda teraz kolejna powinna właśnie w sierpniu być wypłacona. No i widzimy tutaj, jak wygląda wykres spółki i firma. Tak pożyczając na chwilę nomenklaturę analityków technicznych, możemy powiedzieć, że spółka dosyć skutecznie tutaj od dłuższego już czasu broni poziomu 20 zł i poniżej raczej spaść nie chce. Także no, spółka, myślę, jest przez inwestorów doceniana. Wiadomo, dywidenda kwartalna, chociaż ostatnio pojawiła się taka troszkę niepokojąca informacja, jak czasowo nie działała domena spółki. W każdym razie to zostało szybko naprawione, już następnego dnia
po zgłoszeniu tej awarii ta domena zaczęła funkcjonować, ale to tak bardziej jako ciekawostkę podaję. Ogólnie wzrost cen usług od 1 sierpnia, czyli jego wpływ będziemy mieli dopiero w kolejnym raporcie finansowym za trzeci kwartał, więc póki co tego w żaden sposób nie możemy ocenić. Ta spółka jest dla mnie takim idealnym przykładem, jak inwestowanie na giełdzie może chronić nas przed inflacją, bo jak słyszeliśmy właśnie, spółka podnosi ceny oferowanych usług, ponieważ wszystko rośnie, następnie wykazuje większe wyniki finansowe, rosnące zyski, co później się przekłada na z kolei rosnącą dywidendę i te pieniądze większe wracają na nasze konto. Kolejne komunikaty, tu jest kilka ze spółki PKN Orlen. Mamy połączenie PKN Orlen z grupą Lotos, to jest pierwszy temat. Druga rzecz to jest nowa instalacja, nowa inwestycja Orlenu, budowa instalacji Fizz Breakingu na około 1 miliard złotych. I ta inwestycja to jest inwestycja, która ma pomóc przy uzyskiwaniu produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego, czyli takich produktów wysokomarżowych, co ma zwiększyć po prostu ilość możliwej do uzyskania benzyny z jednej baryłki ropy naftowej, tak mówiąc w skrócie. Ta instalacja ma pozwolić na bardziej efektywne przetwarzanie produktów. Natomiast na koniec konferencja pana premiera w Rypinie, gdzie dowiedzieliśmy się, że tutaj zaraz znajdę cytat. Spółki realizują wyższe zyski, dlatego albo przez regulatora, albo same spółki wypracujemy mechanizm podzielenia się tym zyskiem z obywatelami. Ja się zazwyczaj nie wypowiadam na tematy polityczne, ale tutaj skoro dotyczy spółki właśnie PKN Orlen, którą chociażby tej spółki, którą mam w portfelu, to powiem szczerze, że aż na początku nie dowierzałem w tę wypowiedź. Później stwierdziłem, że chyba faktycznie trzeba ograniczyć inwestycje w spółki Skarbu Państwa. No i też rozważyć prowadzenie równoległego portfela na rynek chociażby amerykański albo jakikolwiek inny oddalony bezpiecznie od naszego rynku. Natomiast później do mnie doszło, że to jest zwyczajnie polityka. Nie mówi się tego, co się myśli, czy też tego, co faktycznie chce się, czy planuje zrobić. Tylko mówi się po prostu to, co trzeba powiedzieć, bo to jest polityka. I słyszałem później także dalszą część tej konferencji, to tam było więcej różnych takich ciekawostek i troszeczkę ochłonąłem. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że przynajmniej te deklaracje to zmierzają bardziej do prowadzenia nas w kierunku nie Szwajcarii, a bardziej Wschodu, który w ogóle też oni krytykują. Także to jest jakiś kosmos. Ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę tutaj schodzić na tematy polityczne, niemniej jednak gdzieś tam się lampka zapala i na pewno kiedy dolar stanieje i uznam, że okoliczności rynkowe są dobre, kiedy sentyment do rynku amerykańskiego będzie gorszy, pomyślę o prowadzeniu równocześnie portfela na rynek amerykański, na rynki rozwinięte, w podobną strategią zresztą jak portfel Moje IKE. Oczywiście portfel Moje IKE będzie także prowadzony, bo jednak tutaj uważam, że od słowa do czynu jeszcze daleka droga i te deklaracje po prostu zwyczajnie raczej nie zostaną spełnione. No i przechodzimy dalej, ale jednocześnie idziemy za ciosem, ponieważ mamy kolejną spółkę Skarbu Państwa
z udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie, mowa o PZU i o zdarzeniu wpływającym na wyniki finansowe. A tym zdarzeniem jest przeliczenie kosztów, które poniosą banki. Jak wiadomo, PZU jest właścicielem dwóch banków, Alior Banku i PKO SA. No i wiemy także o pomyśle kolejnym, bardzo ciekawym, rządowym, czyli o wakacjach kredytowych, czyli tym zawieszeniu wykonania umów kredytów hipotecznych. Jak wiadomo, dla kredytobiorców jest to możliwość nieponoszenia kosztów kredytu, natomiast dla banków jest to strata. I tutaj banki próbują przeliczyć, jaka to będzie strata, w jakim stopniu ich to dotknie. Alior Bank oszacował, że przeliczył, że 60% kredytobiorców może skorzystać z tego przywileju. Natomiast bank PKO oszacował ten poziom klientów na 85%, że aż tyle skorzysta z tak zwanych wakacji kredytowych. Ja tutaj ilościowo nie będę się tutaj nad tym skupiał, w jakim to stopniu może to wpłynąć, bo to jest troszeczkę na razie jeszcze na wczesnym etapie. Później pewnie to będzie, pokaże się w wynikach finansowych, wtedy się na tym skupimy. Natomiast na pewno jest to kolejny destrukcyjny dla gospodarki pomysł. Na pewno jest to bardzo duży czynnik proinflacyjny znowu, dlatego że tutaj mieliśmy podwyżkę stóp, żeby zahamować inflację. Tutaj mamy teraz pozostawienie pieniędzy dla ludzi i znowu wprowadzanie tych pieniędzy do obrotu, na rynek, co znowu będzie skutkowało wzrostem cen towarów, usług i tak dalej, czyli po prostu wzrostem inflacji. Dlatego, no cóż, pozwolę sobie nie odnosić się za bardzo do tego pomysłu, dlatego że to poniżej jakiejkolwiek krytyki, jedynie myślę, jak za pośrednictwem jakichś ciekawych memów można tutaj te sytuacje zobrazować. No ale jeszcze, skoro jesteśmy, zerknijmy na wykres 3-letni może spółki PZU. Tutaj spółka PZU także wysoko w naszej ankiecie. Myślę, że ze względu na fakt, że ta cena jest dosyć atrakcyjna, w okolice 30 zł, jesteśmy cały czas jeszcze przed dywidendą w PZU. Natomiast nie ukrywam, że te rewelacje, które się pojawiają, no jednak odsuwają od tego typu inwestycji. Przechodzimy dalej. Zostawiamy spółki Skarbu Państwa. Mamy Ten Square Games, co wcale nie znaczy, że tutaj będzie jakoś dużo lepiej. Na pewno na plus, że spółka cały czas zarabia. W drugim kwartale płatności użytkowników w grach wyniosły 122,9 miliona. 83 miliony pochodzi z flagowego tytułu Fishing Clash, także cały czas to się opiera na właśnie tych tytułach najbardziej znanych od spółki. Fishing Clash, druga 20% od Hunting Clash. Ogólnie dobra tendencja w czerwcu, wzrost na tych dwóch tytułach o 14% w odniesieniu do maja. Także tutaj są pewne dobre informacje. Tak jak powiedziałem, fajne jest to, że spółka zarabia. Jednak mamy dalej cały czas problemy i decyzje typu zamknięcie prac nad jedną z gier spółki, to jest Football Elite. I tutaj spółka odnotuje około 8,5 miliona odpisów w związku z utratą wartości aktywa na tym tytule. To jest minus. Mamy kolejną grę, którą można już pobrać na sklepie Play, Undead Clash, czyli tutaj strzelanie do zombie, tak dosłownie można powiedzieć. Na razie widzimy 14 opinii i tylko 3,3 ocena póki co. No te opinie, tutaj ktoś pisze o świetnej grafice, bardzo fajnie się strzelało,
Ale kto inny pisze w kółko to samo, granie jest wyzwaniem. Ciężko na podstawie tych kilku opinii tutaj ocenić. Ja próbowałem sam grę zainstalować, jednak na moim telefonie coś nie poszło, też nie jest pierwszej młodości. Natomiast widziałem w komentarzach, że u kogoś także nie zadziałało. No cóż, zobaczmy w takim razie wykres. No i tutaj mamy cały czas to szorowanie po dnie. Przecena, proszę sobie wyobrazić, że ta spółka kosztowała nawet 679 zł w roku 2020, a obecnie mamy 103. Ja już przy spadaniu kupiłem za 256, miałem uśredniać, miałem zwiększać pozycję, nie zrobiłem tego, bo wybrałem Playway i uważam, że dobrze. To obecnie te poziomy to są poziomy z roku 2019, więc dopóki nie pojawi się jakiś tytuł, który porwie szersze grono ludzi i no to nie będziemy mieli tutaj jakiejś poprawy, myślę. No, spółka musi zrobić w końcu jakiś fajny tytuł i to musi zostać dobrze przyjęte. Wtedy może to się odzwierciedli w wynikach finansowych, a także w zachowaniu kursu. No i dotarliśmy do końca. Ostatni komunikat ze spółki Vigo System o przychodach osiągniętych w drugim kwartale 2022 roku. Mamy tutaj wzrost o blisko 13%, wzrost przychodów. Wcześniej w drugim kwartale 2021 roku było to 18 milionów, teraz mamy przekroczone 20 milionów. Tutaj trzeba zaznaczyć, że sytuacja z Vigo i tym lekkim takim zwolnieniem tutaj dynamiki tych poprawy tych wyników, powodem tego było uruchamianie nowego clean roomu, nowe instalacje, fazy testowe. Przez to przez jakiś czas działały tylko częściowe moce produkcyjne. To już zostało uruchomione i teraz możemy spodziewać się już ruszenia pełną parą, że tak powiem. Trzeba mieć na uwadze to, że zarząd cały czas utrzymuje, że przyjęte przez nich prognozy dotyczące wyników finansowych zostaną utrzymane. Cały czas ta opinia jest podtrzymywana. Natomiast musimy zauważyć, że te prognozy są kilkakrotnie wyższe niż ten drugi kwartał. Nie pamiętam, czy to jest 80 czy 100 milionów już za rok 2022. Także ambitny cel przed spółką. Miejmy nadzieję, że spółka to spełni. Ja cały czas w spółkę wierzę. Myślę, że te inwestycje będą trafione, widzimy materiały półprzewodnikowe, fajnie rosną, z miliona już na 1 300 000. Są braki, jeśli chodzi o materiały półprzewodnikowe. Zerknijmy na wykres. Spółka już dosyć solidnie skorygowała, więc myślę, że może także teraz być jeszcze atrakcyjną inwestycją. Ta korekta, od kiedy te inwestycje zostały podjęte, cały czas się pogłębia, więc no zobaczymy, co będzie dalej, jak będą wyglądały wyniki finansowe. Wiemy o wstrzymaniu wypłat dywidendy na okres tych inwestycji. Te inwestycje są dosyć długofalowe, więc tutaj na pewno trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jednak w długim terminie, w mojej ocenie, ta spółka technologiczna ma bardzo dobre i ciekawe perspektywy. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału, a także w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować za kciuki w górę i wszystkie pozytywne komentarze pod ostatnim filmem, który w końcu mówił o wynikach niezbyt dobrych. Tutaj widzę, dużo ludzi wierzy jednak właśnie w inwestowanie długoterminowe i to takie solidne wsparcie dla mnie było, więc za to jeszcze raz wielkie dzięki. Tutaj oczywiście pod tym filmem też możecie zostawić kciuk w górę, jakiś komentarz, zawsze to zwiększa zasięgi. Jeśli ktoś chce zhejtować, też można jak najbardziej zostawić taki komentarz. Myślę, że pod tym filmem będzie
do tego okazja, chociażby na tematy polityczne i tematy spółek Skarbu Państwa. Tutaj są zawsze duże emocje, apeluję jednak tylko o poziom tych komentarzy. Treści przedstawione w mojej publikacji są moimi prywatnymi opiniami, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych i nie polecam absolutnie dokonywania żadnych decyzji inwestycyjnych na podstawie moich treści. Takie decyzje podejmujmy jedynie na podstawie własnych analiz. Teraz się już żegnam. Cześć!